ja mówię, ja chyba pójdę, nie wiem, co mam robić, ja chyba pójdę na gestapo, nie mam, nie wiem, nie mam gdzie iść, nie mam z czego żyć, nie mam co robić, nie mam dokąd iść. To ta majeska, ta pani mówi, wiesz, ja ci powiem, dokąd iść. Idź do siostry Bernardy, to jest tu na Wroni, klasztor Magdalenek. Powiedz, że ty potrzebujesz do siostry Bernardy, ona ci pomoże. I poszłam do siostry Bernardy i rzeczywiście od razu weszłam do niej. Ona od razu wiedziała, o co chodzi i ona mnie posłała do klasztoru. Nagle do mnie podchodzi siostra, ta moja przełożona, którą ja pracowałam, mówi, masz wizytę. Wchodzę, jaką wizytę? Siostra Bernarda mnie odwiedziła, pytała się, czy jestem zadowolona. Ona prosiła, żeby mnie dali ubranie na zimę, bo ja nie mam, w letnim wszystko podarte już było, już nie miałam w ogóle ubrania, byłam w szmatach. I ona prosiła, żeby mi dali jakieś ubranie. I ona do mnie mówi, chciała mnie tak mówić, bądź dumna, że jesteś Żydówką. Pan Jezus, nasz Pan Jezus był także Żydem. Wiedz o tym. A ja pojęcia w ogóle nie miałam, to ja nie wiedziałam o tym. Ona mnie chciała tak dodać mi otuchy. Jak skończy się wojna, jedź do Palestyny. Tam jest twoje miejsce. Nie mogłam tego, to było tak wzruszające. I odeszła, ucałowała mnie i odeszła. Zabili ją Niemcy. Szukałam jej, to z przerażenia, nie ma siostry Bernardy, nie ma. Poszłam tam do tego klasztoru na Wroni. Nie ma. I później się dowiedziałam, że ktoś ją wydał i ona tyle robiła dla Żydów, ratowała. Jad Waszem, oni wiedzą o tym, tam jest jej nazwa. Ja poświęciłam moją pierwszą książkę. Pragnęłam żyć, poświęciłam Kubackiemu. I siostra Bernarda to była złoty człowiek, coś takie piękna była. Ubrana taka, ale te rysy taka wysoka, taka, ta szlachetność z niej biła. I miałam prawdziwą niemiecką kenkartę, nie jakąś sfałszowaną. Poszłam na Krakowskie Przedmieście do gestapo i położyłam dwa palce i tam i dostałam. Nie wyglądałam zresztą jak Żydówka. Później pod koniec, jak już nie było tej aprowizacji, skończyła się i to chodziłam w szwalni, tam szyłam, tam bandaże i co mogłam, to robiłam. I dlatego dostałam ten. To. Prezydent Polski był wtedy w Jerozolimie i dowiedzieli się, że ja byłam w powstaniu, uczestniczyłam w powstaniu i byłam w powstaniu w getcie. Ja wydałam kilka książek. Ja byłam przewodniczącą Związku Warszawiaków w Izraelu. Przychodzili, oglądali, patrzeli, przychodzili ze wsi, różni chłopi i szukali do pracy na polach, ale szukali mężczyzn, szczególnie mężczyzn silnych, zdrowych. Sprawdzali, patrzeli w zęby zupełnie jak konie się. To był jarmark niewolników tam na tym Wilhelmsa. I nas nikt nie chciał, bo myśmy wyglądały tak delikatnie. Nikt nas, ale w końcu z tej fabryki, że pracowałeś, że wybrali nas. Właściwie stało tam dwóch panów, tak ładnie wyglądało, to żeśmy podeszły do tych dwóch panów i prosiłyśmy, żeby nas kupili. Skąd wy jesteśmy? My jesteśmy z Berlina, z fabryki Schwarzkopf.
no to kupcie nas, weźcie nas. I oni nas wzięli. Jedziemy tam do miejsca na Marszałkowską, wchodzimy na Marszałkowską. Domu nie ma, dom spalony. Ale jest kartka, jesteśmy na Wilczej u cioci Janiny. Tam część domu u cioci Janiny, pozostał dom. No i my jedziemy tą dorożką i nagle Halinka krzyczy: mama, ciocia! Halinka to jest tak jak, no, naprawdę, tak jak moja siostra dla mnie. Ja dla niej także. Znam jej syna i wnuczki i jesteśmy w kontakcie. Ona jest cudowna osoba. Ja chcę powiedzieć, że Halinka, jaka to jest wspaniała osoba. Jej rodzice, znam jej rodziców, jej ciotka. Byłam u nich. Nadzwyczajni ludzie, bardzo pomagali. Naprawdę tak porządni, tak uczciwi. I po wojnie myśmy chciały dać rodzicom jej sprawiedliwych narodów świata, jak wziąć ich, że ta Halinka i szczególnie te rodziców, to Halinka mnie odpisuje, mówi: ty zwariowała. Za to, że byliśmy porządni i uczciwi ludzie, to nam się należy jakaś nagroda? Robiliśmy to, co nam sumienie nakazywało. Nic się nam nie należy. Tyle przyjaciół, co ja mam w Polsce. Ta Halinka, jej rodzina i inni, których tutaj poznałam. Naprawdę ta Basia Engelkin, która przyjeżdża do Izraela, tak się z nią zaprzyjaźniłam. Teraz była u mnie ta Tereska, która też tak się z nią zaprzyjaźniła. Mam pełno, a poza tym ja mam wiele sympatii i uczucia dla Polski. Trudno, nic nie pomoże. Moja pierwsza ojczyzna.